Punkta Miata Challenge. Witamy, jesteśmy na Silesia Ring. To jest piąta runda 10. sezonu. Na każdej rundzie Punkta Miata Challenge jest z nami właśnie Punkta. Jadą z nami cały 10. sezon. Co jest takiego wyjątkowego w tych samochodach? Ano to, że te samochody bardzo rzadko się psują. Uwierzcie lub nie, ale każdy z zawodników Punkta Miata Challenge, który przejeżdża z nami sezon pierwszej ligi, zrobi 1000 km torowych i te samochody nie wymagają potem remontu, jakichś niesamowitych napraw. Także Mazda zrobiła naprawdę bardzo, bardzo dzielne samochody, które my wykorzystujemy na torze. Mi się podoba, jestem tutaj chyba czwarty raz. Jest zajebiście, dobra atmosfera. Całkiem fajnie, mogę polecić, głównie mojej mamie, bo akurat impreza taka dla niej, nie za szybka, nie za wolna. Miata Challenge jest super, zapraszam wszystkich, wszystkie dziewczyny. Polecam Miata Challenge, jedyny prawilny wyścig, innego nie potrzebujesz. Jest kolorowo, jest przyjemnie. Jest dobra zabawa. Tylko zachęcam kolejne osoby do uczestnictwa. Co jest potrzebne? Mazda MX-5. Możesz mieć własną, możesz ją wynająć z Race Rentu. Jeżeli masz już Mazdę, możesz wystartować Punkta Miata Challenge. Sprawny technicznie samochód i kask i to wystarcza. Mamy klasyfikację Street, mamy klasyfikację bardziej Pro. Mamy też klasyfikację dla zupełnie seryjnych samochodów. Każdy znajdzie poletko do rywalizacji. Bo atmosfera, bo małe koszta, no i przede wszystkim co? Ludzie. Cudowna atmosfera, wspaniali ludzie. Superancka impreza, ludzie jacy mili. Kurde, wiecie, takich ludzi się na co dzień nie spotyka, naprawdę. Nic więcej nie potrzeba do szczęścia. Nie powinniście go słuchać, bo przyjechał tutaj BMW 36. Punkta Miata Challenge mamy wszystkie generacje MX-5, NA, NB, NC i ND. Bardzo cieszy nas, że takie rodzynki jak ten także tutaj startują. 30-letnia wychuchana Mazda MX-5 pierwszej generacji, dodatkowo w wersji turbo. Kobiety także startują w Miata Challenge, ale bardzo sprytnie do tego podchodzą i między sesjami łapią krótkie drzemki. Dzięki temu uzyskują bardzo konkurencyjne czasy w stosunku do facetów. W 10. sezonie Punkta Miata Challenge mamy aż 8 rund. To jest piąta, więc jeszcze 3 przed nami. Jeszcze Tor Poznań, Tor Jastrząb i ponownie finał na Silesia Ring tutaj 23 października.